Cześć, tutaj Fauter, witam was w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie grali na teście 9.9. Test 9.9 jest od jakiegoś czasu już aktywny i można sobie wejść i sprawdzić, co zmieni się w nowym patchu. A jedną z takich zmian jest dodanie nowego tygrysa, nowego starego tygrysa, bo jest to tygrys japoński. Zobaczcie, ja tutaj sobie w garażu zakupiłem tygrysa jedynkę, skonfigurowałem go tak jak ten skonfigurowany ten tygrys japoński i zobaczcie, to są naprawdę prawie identyczne modele, one się naprawdę minimalnie różnią pod względem wyglądu, właściwie jakieś tylko detale, czyli takie jakieś wizjery, tutaj z tyłu są jakieś rury dodane, ale generalnie są to bardzo podobne czołgi i właściwie jeżeli chcecie sobie pośmigać takim tygrysem premiowym, no to możecie sobie kupić tygrysa jedynkę zwykłego z drzewka i go odpowiednio skonfigurować. Oczywiście on nie będzie lepiej zarabiał, no i różnica pomiędzy tymi dwoma czołgami jest w ich tierze, bo tygrys drzewka jest 7 tierem, natomiast tygrys japoński jest 6. To z prostego powodu, tygrys japoński jeździ tylko z krótką 88. Generalnie jest to, jak widzicie, taka historyczna, powiedzmy, wersja tygrysa bez długiej 88. Tutaj Wargaming postanowiło zrobić taki czołg i dodać go na 6 tier. No i myślę, że może to być fajne rozwiązanie, bo ta 88 na 6 tierach sprawdzała się całkiem przyjemnie. Na 7 jeszcze dawała radę, natomiast na 8 już było z tym troszkę różnie, ale myślę, że jako czołg premium może sobie tutaj całkiem fajnie ten tygrys poradzić, więc tak wygląda tygrys jedynka w drzewku japońskim. Japończycy generalnie chcieli sobie sprowadzić tygrysy do siebie i byli generalnie zachwyceni tym projektem. Kupili nawet sobie jednego tygrysa w 1943 roku i miał być on przetransportowany do Japonii, ale z tego co wiem, nigdy się tak nie stało. Natomiast jedną sztukę kupili od Niemców i mieli na jej podstawie budować swoje własne tygrysy. Zobaczmy jeszcze chwilę tutaj na te wszystkie statystyki. Zobaczcie, one są praktycznie identyczne. Tutaj oczywiście hit pointsy się różnią, bo różnica pomiędzy 7 tierem i 6 musi być w hit pointsach, ale engine power, czyli moc silnika, prędkość obrotu, maksymalna prędkość, pancerz, to wszystko właściwie pozostaje bez zmian. Jeszcze tylko zasięg widzenia i siła sygnału jest inna. No i obrót wieży, który różni się o 2 stopnie na korzyść tygrysa japońskiego. Więc tak to wygląda. Spróbujemy się teraz przejechać tym czołgiem i zobaczycie go sobie w grze. Oczywiście to wprowadzenie tego tygrysa do drzewka japońskiego, premiowego tygrysa, to jest zapowiedź tego, że w najbliższym czasie pojawią się ciężkie czołgi japońskie. Bardzo duże klocki. Od razu wam mówię, że 7 tier jest większy od Mausa z tego co widzieliśmy na screenach, więc może być ciekawie po prostu. Są bardzo wysokie, na pewno będzie się ciężko schować, ale wiele osób nie widzi drugiej strony tego medalu, czyli tego, że dzięki temu, że są takie wysokie, to będą mogły strzelać w dachy niższych tierów. I to jest dość ciekawe. No jest mało osób na teście, więc jak widzicie, tutaj matchmaking troszkę spłatał figla i gramy tylko 8-8, ale myślę, że to wystarczy, żeby zobaczyć tego tygrysa w akcji. Oczywiście będziemy walczyli z 6 tierami, z tego co widzę, więc myślę, że 88 nie powinna tutaj mieć żadnych problemów z tym, żeby się przebijać przez pancerze przeciwników. No i czekamy sobie na załadowanie bitwy. Tak jest, bitwa już wyskoczyła, powiększę sobie tylko minimapę, no i możemy startować. Pojadę sobie do miasta i tam spróbujemy się postrzelać. Myślę, że tygrys jedynka znany jest wszystkim. Wydaje mi się, że każdy, kto zaczął w ogóle grać World of Tanks, to był jeden z pierwszych czołgów, które chciał zrobić. To dość rozpoznawana maszyna, tak naprawdę jedna z ikon właściwie II wojny światowej, ten tygrys, po ostatach pól walki w latach 40. XX wieku. Więc myślę, że każdy do tego tygrysa doszedł i każdy zdążył się nim prędzej czy później pobawić. Całkiem przyjemna maszyna, zwłaszcza jeżeli dołożymy do niej tą długą 88, czyli zwiększymy sobie penetrację do ponad 200 mm, tam chyba 201 czy 202 mm jest penetracji, z tego co pamiętam. Wtedy ten czołg naprawdę staje się przyjemny. Nie jest może to poziom
T29, który naprawdę na siódemkach jest rewelacyjnym sprzętem, ale naprawdę Tygrys też daje radę. Będziemy mieli pierwszego kolegę tutaj za chwilę. Spróbuję się wychylić i do niego strzelić. Tak jest, jest Tygrys. Oczywiście, że go nie trafiłem. Robimy side scrapa. Kolega też robi side scrapa, więc głupi nie jest. Ale zobaczcie, jak wyjedzie, to spróbuję mu się wybić tutaj ten boczek. Chyba, że on się tam z kimś strzela. O, tak jest. Niestety nie. Nie w boczek, tylko w przód. Tą przednią płytę. W tym miejscu. Niestety nie. Tam jest 100 mm takiego leciutko pochyłego pancerza, więc to może być problem. A ten już zebrał, bo pokazał cały swój bok. No i myślę, że powinienem pomału zacząć tutaj atakować. Tutaj się nie udało wbić, ale udało się wbić w karabin maszynowy. Tutaj jest karabin maszynowy, tutaj gdzie celuję, więc powinno w miarę fajnie wchodzić. Ktoś czuje się tak jak w starym... Kurczę, ktoś mnie tam próbuje z boku. Ja czuję się jak taki stary mototask, gdzie ważne było strzelanie po spotach zamiast strzelania z golda, czyli jeżeli nie mieliście gdzie przebić na czołg, no to mieliście problem. A złote pociski były na tyle drogie, ponieważ można było kupić je tylko za złoto, że tak naprawdę na randomach nikt z tego nie strzelał, więc jeżeli ktoś wyjechał i nie mieliście go przebić, to musieliście przyjąć to na klatę, po bitwie wyjść sobie do Windowsa, poszukać gdzieś na forum screenu, gdzie było pozaznaczone, gdzie dany czołg jest dość łatwo przebić i wtedy mogliście dopiero w następnej gdzieś bitwie, jeżeli go spotkacie, spróbować go poprzebijać. Albo zwyczajnie prosiliście kolegę z klanu, żeby wejść razem na trening i wtedy do niego sobie postrzelać z różnych stron i zobaczyć, gdzie w ten czołg wchodzi, a gdzie lepiej nie próbować. Takie troszkę wspominki mi się wzięły z Tygrysem, ale tak naprawdę bardzo, bardzo długo nie grałem tą maszyną. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz. To było jakoś na samym początku mojej, że tak powiem w cudzysłowie, kariery w WoCie. Został jeszcze jeden Tygrysek, który pojechał pewnie tam gdzieś kreską 1-2, linią 1-2, więc pewnie go tutaj nie zda. A nie, stoi sobie na respie, nie ruszył się w ogóle, więc free frag. A oczywiście kolega mi zaparkował w celowniku, jak żeby mogło być inaczej, ale nie trafił. Więc my sobie postrzelamy. Jak zjedziesz tam kolego na dół, to go nie będziesz widział, bo będziesz w dół. Ale i tak już, bez różnicy. Teraz już go nie musisz nawet widzieć. A ta pojechała kapować. Nie będziemy kapować, tylko jadę sobie postrzelać, ale myślę, że to się już nie zdarzy. Więc tak jak widzicie, to jest Tygrys 1, po prostu mobilność całkiem przyzwoita. Tak samo jak ten w drzewku, on się całkiem fajnie zbiera. Ten pancerz coś tam potrafi odbić od kierów szóstych, od siódemek już niekoniecznie. Natomiast ósemki będą go pruły na pewno jak kartonik masła i myślę, że czołg może być mocno sytuacyjny. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć czołg premium, to w sensie Tygrysa jako czołg premium, to ma to jakiś większy sens, natomiast generalnie myślę, że nie będzie to najlepsza maszyna premium i są lepsze po prostu czołgi premium na szóstym tierze niż ten Tygrys. Natomiast cena nie będzie pewnie też jakaś kolosalna, więc dla kolekcjonerów jak najbardziej czołg do kupienia. Myślę, że znajdzie on swoich nabywców. Dobra, tyle w tym odcinku. Postaram się Wam jeszcze może pokazać coś z tego testu, coś pomyślimy i film ukaże się oczywiście na kanale. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.